Witajcie na kanale Kwasogranie. Plany koleje za sterami Hutnika Kraków. KKS Kalisz. Tym razem naszym przeciwnikiem. Dzień meczowy. Zobaczmy skład. Kiryokan. Budziński jeszcze rozgoryczony, więc dostanie szansę. Zadowolony. Beura zadowolony. Patrzmy na innych zawodników. Zadowolony. Mas. Rozgoryczony. Zawadki. Rozgoryczony. Zawadki. No właśnie. Czemu rozgoryczony? Zawadki, jak dostaje szansę? Dostanie też szansę w kolejnym meczu. Marcinkowski, rozgoryczony, ten to jest rozgoryczony. Kieliś, rozgoryczony. To ciekawe, dlaczego, pomimo tego, że przecież gra. Ługowski, Ługowski za Talara. A tutaj w miejsce zagra ktoś. Hajda na prawej stronie za Chmiela. No zobaczymy. Aha, jeśli chodzi o obronę, właśnie McManus i Hojo Kowalski, Kieliś, Marcinkowski. No dobra, zagramy rozgoryczonym zespołem. Mecz z KKS Kalisz, Krakowiak na bramce, Żebrowski. Wydaje mi się tutaj, że ostatnio McManus z Hojo zagrali bardzo dobrze z tyłu. Tych strzałów było sporo, Flączak ratował, ale tutaj też musi mieć to na uwadze, że Hojo Kowalski wcześniej popełnił sporo błędów, dwie czerwone kartki. Na początku sezonu no, sprawiły, że dostawał mniej szans, teraz ma szansę odkupić innych. No, był szykowany do sprzedania, ale tutaj powstał pomysł na Tarasowa, żeby go sprzedać. I, no i zobaczymy, jak poradzi sobie z zawodnikami Podbeskidzia, Budziński. Rakes, Łuka do Urbańczyka, Urbańczyk do kogo? Grał na pamięć chyba do Rakelsa, powinien przecież tą piłkę rzucić się do Chmiela. Teraz Sobol, były kilka Wisły Kraków, były kilka Lecha Poznań. Sobol na skrzydle. Magnus, Szebrowski oraz Kieliś. Kieliś przegrywa piłkę w blisko własnego pola karnego. To na szczęście nie było groźne. Zatrzymana piłka przez Frontczaka. Kowarik, jedno kółko, drugie. Kowarik zastanawia się, do kogo zagrać futbolówkę. Wybrał Magnusa. Grają do tyłu. Budziński, Budzik. Budzik do środka, teraz na pamięć do Rakelsa, Rakels strzela i pierwsza bramka w 21 minucie. Otwiera Rakels wynik, no, jest to piłkarz, który może zapewnić nam zwycięstwo w każdym meczu, obrońcy powinni się go zawsze obawiać. Ładna bramka mogła ucieszyć kibiców Hutnika Kraków, którzy przybyli za swoją drużyną do Kalisza. Teraz Żebrowski. Żebrowski. Ajajajaj. Pięknie tutaj Sobol minął Kielisia znowu. Kieliś już drugi raz w tym meczu stracił krycie. Teraz zabawiają się piłkarze Kalisza. McManus, Frontczak i było blisko straty bramki. Kalisz zaatakował, Kalisz próbuje zmienić losy tego spotkania. Hojo Kowalski, McManus. McManus odważnie sobie poczyna obrońca Hutnika Kraków. Teraz jest Budziński, jest piłka do Chmiela. Chmiel, aj chciał chyba Chmiel wrzucać do Rakelsa. Ale nie tym razem. Dobrze, Marcinkowski, ale tylko na chwilę. Strata piłki w środku, jest Kikorian. Było widoczne w tym meczu. Białczyk, McManus. Hojo Kowalski doskoczył, na szczęście obok bramki. Hojo Kowalski. McManus. Kieliś. Jest.
Kikorian. Ajajajajajaja. Nie sięgnął, nie sięgnął tą piłkę bramkarz, ale tam mogło być to coś pięknego. Wyrównane spotkanie, więcej grają piłkarze Putnika Kraków, wydaje mi się, mamy więcej sytuacji, aczkolwiek Kalisz nie odstaje, widać, że depczą na pokrętach, prowadzimy w tym meczu, ale prowadzenie 1-0 to nie jest prowadzenie, musimy tutaj pokazać, że przypieczętujemy to zwycięstwo od Korian. I Korian, piłka do Rakelsa, on lubi takie... Ajajaj, karny, żółta kartka, walka bardzo. Zobaczmy jeszcze raz, tutaj Rakels się przedzierał, Smoliński fauluje Rakelsa i tutaj Korian będzie, mam nadzieję, musiał to wykorzystać. Piękna bramka z rzutu karnego, tam prawie zawodnik Kalisza sięgnął tą piłkę, ale na szczęście dla Putnika to się nie stało. Zobaczmy to jeszcze raz. Ładne uderzenie i teraz tak, Budziński zejdzie, wejdzie Zawadzki, rozgoryczony Miechówka za Urbańczyka. Prowadzimy Masa za Rakelsa. Kajda. Jak coś później dostanie szansę, ale również może Kurgowski. Zobaczymy jak to. Teraz ważne to nie, bo to był naprawdę urokliwy strzał. Ledwo tam brakło centymetrów. Zobaczymy jak sobie poradzą zmiennicy. Jest na boisku Mas. Jest ktoś na ławce Lok. Gdybyśmy chcieli zagrać się 4-4-2 z Niedzi Kwak. Na razie gra tutaj jednym napastnikiem. Jest in plus. Liś, do piłka do Chmiela. Chmiel, trochę przypadku. Moliński. Paszek, Magnus. A musimy uważać. Błąd zawodników do obrony i Sobol zdobywa gola. Zobaczcie jak to się stało. Zobaczmy jak karta wyglądała. Tutaj puszczony Sobol, zostawiony sam sobie. Zobaczcie, ruch obrońcy Kołkowskiego. A niestety gol na 2-1. Kołkowski nie przypilnował. Teraz Kołkowski do Marcinkowskiego. Jest Kowarik, chyba cały mecz nie biegał, teraz ma sporo siły, żeby tutaj rozdzielić tą piłkę. Markował, widzieliście podanie, wrzucił jednak tą piłkę górą. Marcinkowski. Miechówka. Oby to zwycięstwo nie wyrwało nam się z ręki. Teraz Marcinkowski walczy z Wysokińskim. Wracają zawodnicy Kutnika. Dobrze, Magmanus, Prądczak do ziemi. Lecho czekał. Piłka do Miechówki, Miechówka do Marcinkowskiego. Marcinkowski do Koriana, który jest jeszcze na murawie. Kowarik szuka dośrodkowania. Piłka do Miechówki, Miechówka. Miechówka do Masa. Kiedyś Miechówka w tamtym sezonie brylował w drużynie. Był faul. Tutaj wykorzystamy tą faul, żeby zmienić zawodników. Kiriokan zejdzie i wejdzie Hajda.
Kalisz, Hutnik 2-2. Miechówka. Za daleko sobie by wypuścił Miechówka piłkę. Kalisz przy piłce, mam nadzieję, nie meczowej. Na razie remis. Punto. Hutno, przepraszam. Punto. Frontczak. Koniec tego spotkania jeszcze żeby groźny. 2-2, to by ten mecz nie zakończył się przegraną Hutnika. Koniec tego spotkania. No, wyrównane spotkanie, tak jak mówiłem, myślałem, że wygramy na spokojnie, a tutaj KKS Kalisz pokazał się z bardzo dobrej strony. Ojo to bardzo Korian, półka, miechówka bardzo słabo, Urbańczyk bardzo słabo, Zabawski bardzo słabo. Zobaczymy, jak po tym meczu będą przedstawiać się piłkarze naszej drużyny, kto powie, że zawiódł. Mam nadzieję, że takie wnioski będą. Dziękujemy za poświęcenie nam tych paru chwil. Chcielibyśmy zadać kilka pytań. Dziękuję za rozmowę. No i zobaczmy, jak to wygląda z perspektywy zawodników kiedyś. No dobrze, tak to jest czasem, że nie dowozimy, że rywal jest, oferta prowadzenia Irlandii, odrzucamy. Wydaje mi się, że zbyt szybko dostajemy oferty z reprezentacji. Przecież nie zdarza się tak, że zawodnik z pierwszej ligi trendy dostaje ofertę reprezentacji, bo wygra 5 spotkań, 2 zremisuje, 1 przegraną ma. Tutaj wydaje mi się, że problematycznie. Arka Gdynia, Hutnik Kraków na prowadzeniu. Zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała na koniec tego sezonu. Zapraszam do subskrypcji, komentujcie, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.